Iluminacja świąteczna naszego miasta niewątpliwie zachwyca. Wyrazem tego jest zdobycie pierwszego miejsca w ogólnopolskim konkursie na najlepiej oświetloną gminę i miasto w kategorii oświetlenie świąteczne i okolicznościowe. Okres bożonarodzeniowy dla wielu osób jest szczególny i właśnie wyjątkowość oraz magię świąt chcą podkreślić władze Wejherowa. Jednym ze sposobów jest m.in. świąteczna iluminacja. Nasze miasto musi wyróżniać się od dnia codziennego, właśnie w tym okresie świąt Bożego Narodzenia. Dlatego ta wspaniała iluminacja, która ma podkreślić rangę tych świąt, ma pokazać, że się radujemy, ma pokazać, że tu jest wyjątkowo pięknie, radośnie, że przygotowaliśmy się do tego okresu. Świąteczna iluminacja ma nie tylko podkreślać rangę świąt, ale również przyciągnąć mieszkańców innych miejscowości, a nawet zaciekawić potencjalnych inwestorów. Każdy stara się znaleźć coś wyjątkowego u siebie. Nasze miasto w tym okresie zimowym tym oświetleniem staje się wyjątkowe. Dlatego turyści przyjeżdżając na nasz ryneczek, spacerując po naszym deptaku i okolicach, widząc tę wyjątkową atmosferę, które światło stworzyło tutaj, są zadowoleni. Iluminacja rynku i przyległych ulic jest częścią rewitalizacji, czyli ożywienia Śródmieścia Wejherowa. To już kolejna nagroda miasta za oświetlenie. Wcześniej zdobyło nagrodę za oświetlenie Parku Majkowskiego oraz Kalwarii. Uroczyste wręczenie nagród połączone było z 18 Międzynarodowymi Targami Światło 2010 w Warszawie. Gala połączona została z prezentacją multimedialną zwycięzców oraz seminarium poświęconym oświetleniu dróg. W związku z przyznaniem miastu pierwszej nagrody marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk przesłał do prezydenta Krzysztofa Hildebranta list gratulacyjny.